Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny film, kolejne Q&A bez cięć. Czy ty słyszysz, że ja seplenię? Dla mnie zawsze seplenie. Ale bardziej, a ja mam znowu kurde, krypę. Bardziej. Widzowie mi piszą, że bardziej seplenie. Skrzywił ci się może nie. Szczęka, coś. Po zdjęciu aparatu i ja to czuję, ale mi przeszkadza retencja. Ja nie czuję retencji. Ja kładę język i mówię retencja. A czemu kładziesz język? Ja nie kładę języka. Nie wiem, bo może jestem wadę wymowy po prostu i tyle. On powinien pójść, do mnie, ale ja raz ci powiedziałam, że powinieneś iść do logopedy, to się na mnie obraziłeś. Nie. To było tak, że ty w sytuacji nie chciałaś mi dopieprzyć po prostu. Nie chodzi o to, ja bardzo chętnie pójdę do logopedy, tylko wtedy mi chciałaś dogryźć i to mnie właśnie ta idea złowrogości zdenerwowała w tamtym momencie. O co się pokłóciliśmy? Ja mówię, a ty w ogóle to idź do logopedy. No i tak, o logopedę mi poszło, nie? No, ale tak, muszę, bo czuję, że przy którychś słowach po prostu zaczynam... On cię nauczy, będziesz język wystawiać, będziesz robić różne ćwiczenia, nie będziesz seplenić. Dobrze, tak zrobimy, także... Ale nie odczuwa się tego. Czasami. Mówiłem, że zawsze sepleniłem przed chwilą. No bo ja już jestem przyzwyczajona, może wiesz? No, na przykład jak ktoś się jąka, to bardzo jest widoczne. A twoje seplenienie już ja jestem... Czasami zaseplenisz, czasami nie, więc tak nie odbieram tego. To jest pocieszenie. Pierwsze pytanie na czasie. Na jakim etapie jest wykończenie domu? Na etapie takim, że mam już w końcu zrealizowane projekty, tak? Ustaliliśmy projekty. Tyle, tu muszę od razu Angelikę pochwalić, tyle ile włożyła w to pracy, bo nie jest łatwo nam dogodzić, nie? W miejscach nie włożyłam pracy jak w to. Naprawdę, nie jest łatwo nam dogodzić, a to ile... Patrycja dała nam swoje propozycje, były fajne, ale Angelika tak to musiała robić pod siebie, bo ty już miałaś pewną wizję tego wszystkiego, nie? No bo ja lubię, nie? Ja sama sobie lubię wszystko wybierać, więc jakby dużo siedziałam na Pinterestie i szukałam na przykład krzesła. Mówię, takie ma być krzesło. Dokładnie, właśnie, to było niesamowite. To ma być krzesło, jak ci się podoba to krzesło? No fajne, ale nie uważasz, że oparcie jest troszeczkę za cieniutkie? Bo zobacz, bo z tyłu mamy... Grubsze. No że na przykład, było, no właśnie, że dobrze że analogicznie do czegoś w dali że nie pasowało. Powinno być bardziej grubsze, więc i to wiecie, wszystko będzie jakby i tak robione na zamówienie, więc można sobie tutaj pokombinować. Dużo rzeczy, no to jest bardzo dużo pracy. Można oczywiście, kurde, Felek, myślę, chciałam powiedzieć już, że utniesz, to jest nie, tak. Można dużo można totalnie się oddać projektantce, ale jeżeli chcemy mieć coś tak konkretnie pod siebie, no to trzeba włożyć to trochę pracy. No mi się wydaje, że takich klientów jak ty to jest naprawdę mało, bo ty jesteś wymagająca, ale nie chodzi stricte o, bo jakby poziom prac Patrycji totalnie jest zajebisty i by to pasowało, tak. Ale ty masz rzeczy, które widzisz, które ja w życiu bym nie powiedział. Swoją mam wizję. Tak, wszystkie projekty, które dostawaliśmy przygotowo od Patrycji, albo które też Angelika tam razem robiła i ja za każdym razem, jeśli coś było piękne, no to dla mnie, no super, bardzo ładne. Jak było coś ładne, to było ładne, a u Angeliki było coś ładne, ale nie w jej stylu. I to było takie ciężkie, ale jest. Jest meta, mamy już wszystko. Jeszcze garaż bym chciała poprawić. Czyli nie mamy wszystkiego i nie mamy tego pokoju na górze. Tak, także takie są postępy, ale to już naprawdę to się wydaje tak może, że projekty idą szybko, ale to była dosyć... Tak, mogę powiedzieć, bo dużo osób na pewno już myśli, że my już w środku jest budowa, już wszystko ruszyło, a my nie zawracamy wam tym głowy, dlatego że w środku jeszcze nic nie ruszyło. We wrześniu wchodzi ekipa i my mamy wszystko bardzo wymierzone czasowo. Jest jeszcze zapas, w razie co. Natomiast teraz składamy zamówienia na rzeczy. We wrześniu wchodzi ekipa. W listopadzie są montaże już. Tak mi Patrycja mówiła, czy w październiku. Nie wiem. W każdym razie, jeżeli jedna ekipa nie będzie się spinała, to jest jeszcze inna w zanadrzu i to jest tak założone, że się wyrobimy. Tak Patrycja nasza działa, że ona ma różne ekipy pod sobą i... Tak, i w planach. Przez to idzie to tak szybko, bo na przykład, wiecie, są osoby, które remontują dom, nie wiem, na przykład rok czasu w środku, bo zamówią sobie podłogę, na którą się czeka kilka miesięcy. Kamień, podłoga. Kamień. A my, ja robię tak, że ja wybieram z tego, co jest, albo co jest za kilka miesięcy. Zazwyczaj nam się to udawało. I nawet z tym kamieniem widzisz, jeżeli za 3 miesiące on przyjdzie, no to luz. Tak. Czasowo po prostu mamy, w kalendarzu jest tak, że coś w październiku, coś w listopadzie, a w grudniu w kalendarzu mamy święta.
Tak. W domu. Ale na początku była nawet opcja świąt, że dosłownie chwilę przed świętami, ale teraz jest opcja początku grudnia. No, zobaczymy. Dobrze, to idzie mimo wszystko, bo to dla innych może się wydawać, że projekt to jest szybka robota, a dla nas to myślę, że to była lewia część, bo to już jest nie do cofnięcia. Robisz projekt, jak wchodzi ekipa i zrobi tak, to będziesz mieszkał w tym domu. Ale też często jest tak, że gdzieś to się tam rozchodzi, bo właśnie Patrycji powiedziałam, Patrycja, czy my się na pewno wyrobimy? A Patrycja mówi, jeżeli będzie płynność finansowa, to tak. A często jest tak, że właśnie tutaj nie ma pieniędzy, tutaj właśnie na coś się długo czeka, a my tak zrobimy, żeby się wprowadzić. Ale... I nawet jak ktoś mówi, że się nie wprowadzimy, to się wprowadzimy. Tak, ale powiedz teraz, tak, wprowadzimy się. Bo ale cały powiedz czas szczerze, straszy. Powiedz szczerze teraz, jesteś szczęśliwa z tego domu, w sensie z wnętrza. Tak. Jesteś zadowolona. Tak, ale lampa mi jeszcze nie pasuje. No, ale, nad wanną i... Tak, ale było tak, że właśnie dostawaliśmy piękne projekty już nawet po pracy Angeliki i było pięknie, cudownie, ale jakoś Angelika czuła niedosyt. To wiem, że oprócz, właśnie mówię, oprócz tych jakichś lamp czy pierdółek, to już teraz jest, jak patrzymy na tą wizualizację, ten projekt, to jest takie wow, nie? Mhm. Dobra, idziemy dalej, bo jak 6 minut na pierwsze pytanie, to jest dużo. Co się stało z włosami Charlie? Bardzo dużo jest wiadomości, ale właśnie, ale nie, chyba nie na Q&A, bo właśnie teraz to na maksa widać, przez to, że jej odrastają już. I bardzo, naprawdę w każdym stories, które teraz dodam z Charlie, co się stało z jej włoskami, czy obcięła, czy tak rosną? To tak wygląda, jakby sobie tutaj obcięła. Ona po prostu miała w przybliżonym czasie bostonkę i miała COVID. I te dwie rzeczy wpłynęły na to, te dwa wirusy, że po prostu te włosy gdzieś jej tutaj wypadły i na pewno zobaczycie, że ona miała takie zakola nawet. Kurde, jest takie zdjęcie, my zaczęliśmy to na to patrzeć, nie? Bo no, to nie było... Że takie słabe włosy miała po prostu. Nie widzieliśmy tego jakby procesu wypadania, nie? Nie. Tylko nagle. No, bo ciężko to było zauważyć. I nagle zobaczyliśmy, że ona ma takie przerzedzone włosy. No i tak poszliśmy do lekarza, jednego, drugiego. Ja dużo też czytałam w internecie, zrobiliśmy badania, wszystko było ok. No i te włosy zaczęły nagle odrastać, więc właśnie najprawdopodobniej to były te dwie sprawy się połączyły w jedno. Tak, mi strasznie po COVID-zie też wypadły włosy, więc tutaj jeszcze w połączeniu z bostonką, a na przykład dzieci, niektórym dzieciom schodzą paznokcie. To czytaliśmy tej bostonce, o tym dużo, zdjęcia widzieliśmy. Może dobrze, że to się tylko skończyło na tym, że te włosy się przerzedziły niż gorsze rzeczy. Tak, i to jest w odrastaniu włosów. Wiem, jaki jest, bo raz się ściąłem na łyso. Jest tak, że pamiętam to, na przykład, albo nie jak na łyso, tylko jak tu mi ktoś podgolił, pamiętasz? Mhm. Jak miałem takiego dzióbka. Kiedyś była taka właśnie głupia moda, w końcu wszyscy barberzy, fryzjerzy to obalili, że żeby tu się włosy lepiej podnosiły, tak, to trzeba było tutaj ten trójkącik wyciąć. I ktoś mi tak wyciął i to jest tak, że jak on... A teraz masz jakiś odrośnięty? No, to już mam, nie mam po prostu. Kiedyś miałeś takie Tak. I chodzi o to, że w którymś momencie jest tak, że jak już widać, że włosy odrastają, to jest fajnie, ale przychodzi etap, że one są jeszcze nie tak długie, jak powinny być, ale już dłuższe niż takie tylko króciutkie. I teraz Charlie ma tak, że tu ma sobie włosy spięte i tu nagle takie jakby do góry jej rosły, więc odrastają włosy jej już tak na poważnie może od 2 miesięcy. Czyli pewnie jeszcze z 2, chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale to już jest to, co widzicie. To nie jest negatyw, to nie jest negatywna sprawa. Tylko to jest super. To jest super, że tak jest. To znaczy, że to faktycznie było pokłosie tego wszystkiego. Nie żadne inne główienko, za przeproszeniem, więc fajne. Kolejne. No, zabrakło mi słowa. Kolejne pytanie. Tego nie będziemy. Nie było wózki, ja już nie chcę się o wózkach nagadać. A jak będzie spokojem dla waszych w przyszłości dzieci? Budujecie dom? Czyli gdzie będzie... przepraszam. Gdzie będzie pokój następnego dziecka? To już Wam mówię. Jako, że Charlie ma 3 lata i w ogóle nie korzysta ze swojego pokoju, a miała już dotychczas 2 w poprzednim mieszkaniu i tutaj, śpi z nami. No w sumie jedynie co, no to faktycznie korzystamy tam z szafy i żeby ją po prostu przebrać, tak? No to... Ona się nawet nie bawi. Zabawki mamy, słuchajcie, pół salonu zawalone zabawkami, więc ona tutaj się bawi. Więc jeżeli nawet w tym momencie bym zaszła w ciążę, no a nie planuję, no ale załóżmy, 9 miesięcy, tak, mamy, plus, dołóżmy te, znowu 3 lata, czyli za 4 lata dopiero może ten pokój byłby potrzebny. Bardziej dla Charlie potrzebny już taki sam, więc będzie miała 7 lat, żeby już nie chciała być z dzieckiem w pokoju, tak? No ale dużo jest tak, na przykład, zobacz, jak Sylwia przybysz ma i Jasiek, to jak że oni dziewczynki razem są.
No ale różnica jest mniejsza. No to co, ale na przykład między moją mamą, a między jej bratem też była różnica i mieli wspólnie pokój i chcieli spać tam do, nie wiem, którejś klasy podstawówki. Więc no nie wiemy, tak, nie wiemy jak to będzie, natomiast jeżeli byłaby potrzeba zrobienia pokoju, to wtedy z pokoju gościnnego, który zaraz jest obok Charlie, wywalamy łóżko i on jest tak zaprojektowany, żebym ja mogła właśnie wstawić super łóżko dla drugiego dziecka. Jest po prostu taki prosty. Jest prosty, jest zabudowa, jest szafa, jest telewizor, jest półka i nic więcej tam nie będzie poza łóżkiem, więc można fajnie go przerobić pod pokój, ale ja nie wiem, czy my, już jak będzie to drugie dziecko potrzebowało pokoju, czy nie będziemy może mieli już wtedy trzeciego małego, więc... Ja nie wiem, ja nie chcę teraz mówić, natomiast zobaczcie jak u nas to się wszystko zmienia. Przez tyle lat, my tyle lat tyle razy zmienialiśmy mieszkanie i możliwe, że będziemy chcieli mieć jeszcze większy dom. Że nie, a przecież mówiliśmy nie, ale tak, o tak, tym. Tylko tak fajnie to opowiedziałeś. Że nie postaniemy tylko na tym. Tak, nie wiadomo, nie wiadomo. Mi zależy po prostu na tym, żeby zoptymalizować bardzo ten dom, pod tym względem, że to Andrzejka zawsze mówi, że potrzebny, ale ja na przykład mamy mieszkanie w tym momencie, tutaj, wynajmujemy, ona ile ma? 130 metrów, 120? Mhm. Coś takiego. I my mamy tak, pokój dla dziecka, który absolutnie poza trzymaniem rzeczy i poza porannym ubieraniem nie jest używany. Zero. 3% dnia on jest używany, może 2. Obok mamy pokój gościnny, który jak goście przyjeżdżają, to oczywiście potrzebny jest i jest wtedy super, ale w życiu codziennym znowu jest absolutnie nieużywany. Niby jest jako biuro, bo jest tam biurko, ale mi tak to robimy. W ogóle nie jest przyjemne, bo tutaj jest okej, okay, ale tak. Tam będziemy mieć biuro. No, takie już naprawdę. Więc wychodzi na to, że mamy sypialnię gościnny dla Charlie, pokój, 3 pokoje mamy i na opartego można powiedzieć, że w sypialni też tylko śpimy, więc żyjemy tylko w salonie i na pewno nie zrobimy tak właśnie, że od razu jak drugie dziecko się urodzi, żebyś miał pokój, bo to jest zmarnowany potencjał pokoju totalnie. Totalnie. A jako, że często do nas przyjeżdża rodzina i śpią różne osoby u nas, no to ten pokój gościnny bardziej nam się przyda. To jest super, tak. To jest super. Zawsze nie musimy kombinować. Ktoś nas zaskoczy. Ostatnio przyjechały do nas, znaczy byliśmy w Białej Podlaskiej i powiedziałam Angelice, że, znaczy no wiedziała, że wracamy z Sarą i Zolkiem i to było okej, okay, ale nagle mój wujek z synem powiedział, ja też chcę przyjechać. Nie ma problemu. Wszyscy się fajnie pomieścili, więc czym więcej pokoi gościnnych, czym więcej łóżek, tym lepiej. Czym w sumie, to w sumie lepiej. Kolejne pytanie tym razem do mnie. Czy jest możliwość współpracy dietetycznej z tobą? Absolutnie nie, słuchajcie. Absolutnie nie. Ja do czasu, aż jak miałem pojęcie o tym, prowadziłem ludzi i do tego jakby nie mam sobie nic do zarzucenia. Na spółę z Adrianem, który cały czas jest w tym, jakby w dietetyce. W do trenowaniu. Adriana trzeba odbijać. Do Adriana. Adrian, tak, super, szczególnie do Adriana. Ja teraz, wiecie, ja miałem legitymację trenera personalnego. Miałem zdany kurs w Polskiej Akademii Sportu, czyli to jest taka najbardziej uczciwa, najbardziej znana akademia? Nie wiem, Polska Akademia Sportu? Chyba tak. W każdym razie takie legit, na maksa legit, bo później wyszło jakieś tam, później wyrosły jakieś inne takie organizacje. Ja byłem w takiej najlepszej, w takiej najbardziej legit i ja wtedy wiedziałem wszystko, ale teraz tak, ja byłem uczony, że Cola Zero jest okej. Okay. Teraz wyszło, że aspartan jest rakotwórczy. Jezu, jak można było mówić, że jest okej? Okay? Chyba każdy wiedział, że nie jest okej. Okay. Ale tak, ale jako, proszę, wiesz, cię, jako zastępowanie cukru. To było wtedy, że można. Teraz raczej nie. Kolejna sprawa. Przecież u mnie posiłki były zawsze tak. Białko, tłuszcze, węgle. Teraz co się mówi? Białko. Ja już nie wiem, jak bym musiał diety rozpisywać. Białko trzeba ograniczać. Same węgle też niedobrze. Nie? Że ciężkie. Ja się na tym nie znam. Ja wyszedłem z tej branży z 5 lat temu. Ona idzie tak cały czas do przodu. Sami widzicie tych speców TikTokowych, ile jest. Oni nawzajem sami siebie sprawdzają. Więc totalnie nie. Nie mógłbym, nie umiem. Szczerze nie umiem. Ja trenuję, jak trenuję, to swoim systemem. Ja wiem, co ja mogę. Jeśli pokazałbym jakiemuś trenerowi moje treningi, moją dietę, to pewnie wypunktował mnie w 10 sprawach. Mi to jakby daje efekt, ale nie mógłbym kogoś prowadzić. Tak? I wróćmy. Zgadzam się. Teraz takie siorbanie powinno być na ciszy.
Dlatego ja nie lubię nagrywać bez cięć, wiesz? Kolejne pytanie, czy Flaming to nasze nowe na lato? Nie mamy totalnie teraz miejsca takiego, w którym jesteśmy zakochani. Ogólnie my zawsze lubiliśmy chodzić do na lato, dlatego że było gdzieś tam niedaleko nas, plus było w parku, więc się przyjemnie siedziało, nie jak w restauracji, tylko wiecie, tak chillowaliśmy sobie zawsze. Gdziekolwiek trzeba było nawet na szybko zjeść, no to szliśmy tam, bo było wygodnie. Dobre, bardzo było. A teraz jakby jest plan na to, żebyśmy gotowali w domu. Bo ja już, powiem wam, jestem tak zmęczona zamawianiem jedzenia i często, jak faktycznie często, gęsto mamy zajęcia różne i nie mamy czasu, no to to jest bardzo wygodne i pomocne. Natomiast jeżeli będę starała się tak gospodarować czas, żeby więcej gotować, bo jest to zdrowsze, ale też smaczniejsze. Dzisiaj już przychodzę, ja mam ogólnie dlatego catering. Dlatego nie będziemy chodzić po restauracji. Ja mam ogólnie catering, także teraz w ogóle nie gotuję, ale dzisiaj przyszedłem rano i Angelika jakby zrobiła sobie... Nawet jak zawsze muszę tylko się wtrącić, że nawet jeżeli chodziliśmy po restauracjach, to zawsze dla czarni coś gotujemy, bo to nie jest tak, że dziecko je, wiecie, z restauracji, tylko na zamawianym jedzeniu się wychowuje. Natomiast, no jednak my gdzieś tam dla niej coś na szybko robiliśmy, a dla siebie już nam się nie chciało. Tak, ale też tak, to jest prawda, bo i ten Thermomix najczęściej jest używany dla czarni, ale też z drugiej strony mi się śmieszne, w jakiej rodzinie jest Charlie wychowana, w sensie nie rodzinie, tylko w jakich czasach, że Charlie, ktoś tam puka, tata, czy to pan przyniósł jedzenie? Także ona też oczywiście obeznana jest w tym. No i Andrzejka dzisiaj, jak przyszedłem, je sobie zrobiła szakszukę, to była tak? Ale ta szakszuka dobra, wiesz co, Luka? Zupełnie inna niż zamawiana. To jajko takie świeże. Wiecie, takie, że aż wypłynęło, takie cieplutkie. Więc poszłam do sklepu i kupiłam rzeczy na żurek. Ale ja też zawsze latem nie chcę mi się jakoś bardzo gotować. No a to lato w ogóle nie przypomina lato, tylko się czuję, jakby była jesień i tak już czuję te jesienne vlogi, ten jesienny czas, gdzie jest zimno na zewnątrz. Zamordują nas. Sierpień. No ale tak jest. Tak. Więc mam potrzebę ugotowania dzisiaj żurku i jeść w ogóle takie ciepłe, tłuste rzeczy. Ja mam potrzebę zjedzenia żurku twojego. Zaraz będę robić. Kolejne pytanie. Jeszcze tylko podsumowując. Nie mamy miejsca. Żadnego teraz nie mamy takiego ulubionego. Chodzimy sobie wszędzie. Mamy. Mama mnie zabije za to, że co powiem. The Relevant. Ja lubię. Bardzo. To jest moja ulubiona restauracja, natomiast przez to, że w tej restauracji nie przyjmowano osób podczas COVID-u bez szczepień. Nie, ze szczepieniem. Ja co? Tak, zamotałam się. No bez szczepień, że bez szczepień nie wejdzie. Bez szczepień nie można było wejść i... Twoja mama jest buntowniczką. Jest buntowniczka i nigdy nie chce tam chodzić. Ale ja bardzo lubię tam jedzenie i... jakoś wybaczyłam im to. No, a z chłopakami zawsze jak się spotykam, to idziemy do Whiskey in the Jar, bo tam jest steak na kamieniu. Wiesz, mamy dużo jeszcze innych restauracji, milion. Gdzieś tutaj chodziliśmy, bo było nam najwygodniej. I nawet powiem wam, że wcale nie było tak, że nam najbardziej jedzenie na lato smakowało, bo często nas nudziło i ta karta była taka mała i często nie było tak jakoś skomponowane, jak chcieliśmy, ale chodziło o samą miejscówkę. No, ale też się zmieniało, bo to ja lubiłem bardzo na lato jedzenie, no szczególnie tak, te śniadania, kanapki. Ale ja najbardziej wolę Tak. Kolejne pytanie, jakie macie pomieszczenia w nowym domu? Spiżarnia, pokój telewizyjny itp. Dobra, salon. Otwarta przestrzeń z kuchnią i z jadalnią. Toaleta na dole z prysznicem. Przy kuchni od razu jest spiżarnia. Mamy garaż. Gabinet. Duży korytarz, hol na wejściu. To nie są pomieszczenia. No ale taki, wiesz, zajmuje to kupę miejsca. No. Schody. Wchodzimy na górę i jest sypialnia, jest nasza łazienka. W sypialni mamy też garderobę, to znaczy ja mam. Bo była taka sytuacja, że ja się zapytałam Luki wprost, czy ty potrzebujesz mieć fajną garderobę? A on powiedział, że nie. No więc... Ja jestem mało pomagający, tak, nie? Tak, mój ojczym mówi... Jak to on nie chce? To on nie będzie miał z tą garderoby? Pół na pół? Ja mówię, nie, bo nie chciał. Jak to nie chciał? Bo już Wojtek, wiesz, ma te swoje koszule, garnitury, wszystko to on lubi mieć poukładane. Ja mówię, no nie chciał, więc Luka gdzie indziej będzie miał szafę, ale... W pokoju gościnnym. Ale są to, żeby nie było, że jestem nie, ja to tak, ale ja, to naprawdę jest dla mnie na korzyść, bo ja... Ogólnie, że to już kiedyś tak było. Kiedyś mieliśmy bardzo z Andrzejką duży rozstrzał, bo Andrzejka potrafiła wstawać o 12. No tak, tak się już nie dzieje. A ja o 8. Ja wstaję codziennie o 8 rano z dzieckiem. Tak, kiedyś był taki rozstrzał, więc kiedyś bym powiedział coś innego. Teraz z kolei, mimo wszystko, że wstajemy o tej samej porze, tam plus minus 10 minut, to jednak te 10 minut wcześniej ja wstaję, jakby wychodzę z pokoju pierwszy.
Przeważnie. No ale też jak są weekendy, to czasami może wcześniej wstajesz, a wtedy odsypią sobie. Tak, ale chodzi mi o to, że ja tutaj też jestem przyzwyczajony, bo jeśli ja tutaj otworzę szafkę, to od razu światło z szafki idzie na łóżko. Skrzypi. To jeszcze 10 minut Charlie by sobie pospała, czy tam Angelika, czy Charlie, więc ja sobie wychodzę z sypialni i wtedy zaczyna się moje przygotowania do dnia, czyli idę do łazienki, pierwsze co prysznic mam i właśnie tu zazwyczaj biorę suszarek rzeczy i się cieszę jak są, gorzej jak muszę wracać do szafy, więc wtedy czekam albo w szlafroku, albo coś, ale bardzo najbardziej lubię jak właśnie tu są wszystkie rzeczy. Ja wiem, ale tam nie będzie suszarek już, kochani, będzie mieć suszarkę bębnową, słuchajcie. I super, ale ja widzę to tak po prostu, że budzę się, zamykam drzwi za sypialnią, idę do pokoju, biorę rzeczy, idę do łazienki, mhm. Kąpię się, przygotowuję do dnia, schodzę na dół i bezinwazyjnie. Mhm. Także chciałem naprawdę, wolałem, niż jakbym ja miał garderobę tam, gdzie Angelika, czyli za łóżkiem, no to wstaję wcześniej, ciemno w pokoju, muszę lampką i co teraz? Tam, wiesz, szeleścić, budzić, więc totalnie nie. Więc to jest wręcz nawet moja idea, bym powiedział trochę. Ja się zapytałam, Luka miał dużo właśnie za, żeby nie robić tej garderoby dla niego tam, a ja się bardzo ucieszyłam, bo będę miała taką ładną garderobę, gdzie się wchodzi, jest lustro po jednej stronie, są meble po drugiej, będzie fajnie. Także tak jak każdy sobie wymarzył, tak. Nie? Trochę się jąkam dzisiaj czuję, ale przepraszam was, nie wiem dlaczego. Za rano. Przepraszam. Seplenie, jąkam się. Logopeda. Ale ja nie czuję tego, żeby nie było. Nie słyszę, nie skupiam się na tym, bo jestem może przyzwyczajona. Myślałem, że powiesz zakochana, ale dobra. Zakochana też. Dlaczego tym razem nie ma srebrnych dodatków w waszym nowym domu? Po pierwsze, mało wizualizacji widzieliście, bo tylko co weszło widzieliście? Łazienka u mnie i u ciebie pokój, Charlie, tak? Tak, a Charlie ma złote dodatki, bo dla mnie jakoś to tak słodko bardziej wygląda i ciepło. Dla dziecka pokoju złote dodatki są fajne. Natomiast będą srebrne dodatki u nas, ale w większości czarne. I tutaj będzie nawet właśnie czarna armatura. Nie, ale poczekaj. No nie wszystko, bo nie wszystko nie chcę też mówić, ale na przykład w większości będą nie właśnie wszystko, czarne krany, baterie i też dużo widziałam takich komentarzy, że żebyśmy tego nie robili, bo to jest tragedia. No ale przecież Angelika sobie po pół roku wymieni na srebrną, jak będzie chciała, więc niech robi. Jeżeli mówimy o takiej naprawdę, słuchajcie, dopasionej baterii i wypasionej, no. O takiej premium, to tam się nic nie dzieje. Ona się myje sama. Ona się nie myje sama, ale nie widać odcisków, czy też jak się pochlapie, to wcale nie wygląda to gorzej od tego, jak się pochlapie srebrny kran, więc zaufajcie nam, że my sobie syfu nie narobimy, no. I nawet jeżeli sobie go narobimy, to sobie go później ogarniemy, ale są naprawdę, to są sprawdzone rzeczy, które się nie dziadują. Tak, i srebrne dodatki troszeczkę są, ale jakby nie można powiedzieć, że ten dom jest ze srebrnymi dodatkami. Nie można go tak nazwać. Trzeba nazwać, że jest z czarnymi. Tak. Początkowy projekt był ze srebrnymi, ale ja jednak chciałam iść w zupełnie inny styl, więc nawiązując do tego, że nasz dom jest czarny, to w środku właśnie też będzie miał jednak większość czarnych dodatków. Dobrze. Bardziej classy. Elegancko. Kolejne pytanie. Nowocześnie. Czy będziecie tęsknić za obecnym mieszkaniem, gdy zamieszkacie we własnym domu? Ja nawet już jak kupiliśmy dom, to mówiłam do Luki, że ja bym chciała jeszcze to mieszkanie kupić. Bo pamiętasz, bo się tak dobrze tutaj czuję. Natomiast już coraz mniej się dobrze czuję, jak jesteśmy tam, bo ja widzę, jaki tam jest duży komfort. I tutaj jednak to się, nie jest to. Że ty jesteś najbardziej niepoczytalną osobą, jeśli chodzi o emocje do jakiegoś miejsca na świecie, bo to jest taki, widzicie, znaczy problem. Problem, ale później to się jakby przedstawia w kabaret i jest śmiesznie, ale na początku jest groźnie, ponieważ my jeździliśmy. Nie wiem ile, no żeby kupić dom, to trzeba kilka razy do niego pojechać, prawda? No nie byliśmy raz, nie kupiliśmy przez internet. Okej, kupiliśmy ten dom, przyjechaliśmy za jakiś czas, już on był pod kluczem, był nasz, Angelika. Nie był nasz. Nie był? Dopiero już były te formalności wszystkie. A, no dobra, okej, w każdym razie po czasie, ale no już w głowach, no w mojej głowie przynajmniej już był jakby nasz. Podjęliśmy decyzję nawet z osobą sprzedającą, że już go bierzemy, zagwarantowaliśmy, że weźmiemy ten dom. Tak, także nie było jakby odwrotu i Angelika przyjechała, Boże, ja tu nie chcę mieszkać. I to było naprawdę... I to naprawdę było, to nie było takie lamentowanie, ja to nie było taka pick me girl, tylko to był naprawdę strach, niechęć, taka, nie no ja w ogóle nie chcę i... Bo jak oglądaliśmy dom, to było ciepło i słonecznie, a jak przyjechaliśmy tam któregoś razu, wiecie jak jest beznadziejnie, czasami buro, szaro, buro, ponuro i brzydko jest, no to się nie podoba, no i nie podobało mi się tam wtedy, jak zobaczyłam w ogóle... Nie podobało mi się. Teraz super mi się podoba. Tak, i pojechaliśmy później, znowu jakiś czas później,
i nagle słoneczko było. Ja mówię, zamknij oczy, ptaszek śpiewał. Dobra. Musiałam się na nowo przekonywać. Tak, dobrze, chcę tu mieszkać. Ale bardziej, wiecie, ja zawsze mieszkałam w mieszkaniach. Nigdy nie mieszkałam w domu i gdzieś tam jakiś strach jest przed tym. Już mniejszy. No tak, oczywiście. Natomiast gdzieś jakoś nie do końca już mi się to podobało. My tutaj mieszkamy w centrum Warszawy, w samym centrum, więc ktokolwiek do mnie napisze, żebym jak gdziekolwiek była, była, tak, to dla mnie to jest raz, dwa i ja jestem. A jednak, no tu jest też Warszawa, no ale jednak w tej strefie, gdzie są domy, tak? Nie są to też jakieś dalekie obrzeża, no bo... Nie, no czy mówiliśmy, gdzie mamy, w jakiej dzielnicy? Dom? No? Nie. To dobrze, bo chciałam już powiedzieć. Nie mówiliśmy, nie, to jest bardzo blisko, ale to też trzeba jakby nastawienie, wiecie co, bo na przykład ostatnio wyjeżdżaliśmy z obiadu i Andrzejka mówi, o zobacz, jakby tu było, już byśmy tutaj wyjechali, pięć już minut. Jesteśmy w domu tutaj, w sensie właśnie w centrum, a ja mówię, naprawdę, pomyśl sobie, wsiadamy do samochodu z rodzinką, jedziemy... 20 tam, minut, tutaj tak nie jest dużo Warszawy. Jedziemy 20 minut samochodem do naszego przepięknego, wymarzonego domu, czy to jest, no i przyznałaś rację, faktycznie. Dobra, ale wracając do rzeczy, ja nie będę tęsknił. W sensie uwielbiam tą lokalizację, uwielbiam to mieszkanie, ale jestem ja tak totalnie najarany tym ja domem, już, że mi się totalnie nawet nie chce nic robić już w tym domu. Ja już to, tak jak wszyscy to mówią, że się nie chce robić, nie chce się, nie wiem, coś nowego kupować, nawet sprzątać mi się nie chce. No ja zamordowałem 13 tui, czy tam 15. Nie wiem, ile ich jest. Jest za to jest jakieś więzienie dla tych, co się znęcają nad roślinami. Nie, no to trzeba też wziąć ogrodnika i teraz to zrobić. Dobrze, że tam będziemy mieć podlewanie. Wszystko co będziemy się mówiło? Mieli. Jakie wczoraj podlewanie? Jakie no takie automatyczne, tak? Z Grzesiem wczoraj rozmawiałem też o... Albo to zaraz powiem, bo to chyba będzie następne pytanie. Nie prowadziłem tej narracji specjalnie w tym vlogu, ale nie myślałeś może, żeby nagrywać podcasty? Masz bardzo przyjemny głos. I właśnie tylko to pytanie wziąłem dlatego, żebyście zobaczyli, jak ludzie są inni, jak ja mam... Jaki? Przyjemny głos. Jak ja mógłbym podcast? Ja seplenię, ja się jąkam, ja mam piskliwy głos, ale dla tej osoby na przykład jest on przyjemny. Jak ci już zmężnił, jak cię poznałam, to było bardzo piskliwe. Dobrze, ale widzisz, jak ile ludzi, zobaczcie, właśnie a propos tego, zanim na przykład napiszecie coś złego o kimś, zobaczcie, ile jest gustów, ile jest ludzi, że dla tej właśnie dziewczyny mam przyjemny głos. Dla mnie powinienem prowadzić podcasty. No może nie. Ja lubię słuchać podcasty z takim radiowym głosem. Dzień dobry. Tak, także takie lubię. Ja z Angeliką, z moją żoną. Ale jak ktoś ciebie lubi, to on nie patrzy, czy ty się jąkasz, stękasz, czy cokolwiek robisz, tylko chce cię posłuchać z przyjemności do ciebie. Dobrze, także tylko tyle. Nie zamierzam prowadzić podcastów, ale dziękuję bardzo. Czy podczas vlogmasów czasami na siłę próbujecie romantyzować święta? Co to znaczy romantyzować święta? No, że może tak, wiesz co, że wyolbrzymiamy wszystko, że wcale nam nie jest tak fajnie. Na przykład, albo też rzeczy, które się robi w święta, nie są wcale tak fajne, jak je pokazujemy. Są fajne. Są fajne. Ja już kiedyś to mówiłem, już chyba ten temat umarł, ale bardzo na początkach naszego związku mówiłem o tym, że dla mnie święta to były 24, 25, 26, siedzenie przy stole. Odkąd poznałem Angelikę, to dla mnie święta to są 1 grudnia, zaczyna się. Pierwszy grudzień, tak się mówi. Pierwszy grudzień to są święta, to jest początek świąt. Nawet jak nie nagrywałam pierwszego vlogmasu, jak z tobą byłam, bo zaczęłam chyba później. No, pierwszy vlogmas był bez jakby nagrywania, to znaczy grudzień, tak? Święta. To no, jak było? No tak. Tak samo było. Ja byłem taki, że jest 24, były święta. Mówisz, ja mówię, kurde, ja jeszcze jakbym od miesiąca te święta miał. Wtedy także mówię, że jestem zwariowana. Tak, ale ja też jestem. Jest naprawdę dużo ludzi chce się podczepić pod ten vlogmas ogólnie, bo chcą zarobić siano, bo jest content, prawda, na tym. My, tak. Nie, naprawdę. A my to robimy naprawdę z miłości. Mi się wydaje, że dlatego to tak dużo osób ogląda zawsze. Oczywiście, zarabiamy z tego pieniądze, żeby nie było. Słuchajcie, moja babcia Elżbieta, która już nie żyje niestety, ale ona nic nie wiedziała o vlogmasach, o żadnym YouTube, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam. O mnie nie wiedziała. Czekaj, a chyba ona już widziała, że jakieś sobie filmiki zaczęłam wrzucać, bo ja miałam 14 lat. No to jajko na głowie prawie. No to tak. W każdym razie, moja babcia była taką osobą, że po prostu święta to był jeden wielki cyrk. To były Mikołaje postawione, w każdym pokoju była choinka. Na tamte czasy to wiecie, to takie było niedostępne, nawet te ozdoby świąteczne nie były tak bardzo dostępne. Były takie, pamiętacie może, pajacyki fajne, takie czerwone na drucie na choince.
I u nas po prostu te święta było czuć od początku grudnia. Moja babcia praktycznie co drugi dzień piekła świąteczne takie ciasto, wiesz, takie pachnące, czy to jakiś piernik, no przeróżne rzeczy. Ja dlatego tak kocham te święta, bo moja babcia to we mnie zaszczepiła. I nawet jeżeli ja bym nie nagrywała vlogmasu, nie będę pewnie całe życie nagrywać tych vlogmasów, to uwierzcie mi, że moja rodzina będzie zasypywana miłością do świąt i ja będę po prostu od 1 grudnia do kwietnia żyła tymi świętami, bo dla mnie to jest przepiękny, wyjątkowy czas i tak jak wiele osób ma zawsze jakiś zarzut, że ja tak nie chodzę do kościoła i tak naprawdę w świętach chodzi o to, żeby tutaj oddać się Jezusowi, prawda? Żeby te święta były bardziej kościelne niż takie zakupowe, a dla mnie święta to jest spędzanie czasu, to jest rodzina. Dla mnie święta to jest rodzina. I może ja nie do końca gdzieś tam tego Jezusa stawiam na piedestale. Uważaj, że powiesz, bo będziesz się źle czuła. Nie, ale kiedyś tak powiedziałam, że nie wierzę w Boga i później się źle czułam długo i teraz już tak nigdy nie powiem. Ale gdzieś tam nie chodzę do tego kościoła, nie praktykuję. No i mimo to po prostu dla mnie święta to jest rodzina. To jest czas, kiedy jest taka fajna atmosfera, kiedy ten... Miłość. Kiedy każdy chce spędzać ten czas z rodziną. Takie ciepło, nie? Takie to ciepło, jest... zimno jest na zewnątrz, siedzimy rodzinką, gotujemy. Dla mnie to są święta. Kompociki, nie? Grzańce, kompot. Tak, ta atmosfera rodzinna, tak. Czyli nie, totalnie nie i właśnie fajnie. Bardzo się cieszę. To jest coś takiego, że kiedyś czekałem na wakacje, teraz tak się jakby fajnie ułożyło w życiu, że te wakacje mamy. Że te wakacje jakby mamy naprawdę w takich różnych okresach czasu, że czy to styczeń, czy to luty możemy sobie wylecieć. Więc naprawdę ja szczerze, oprócz tego, żebym stracił życie, te miesiące życia, to tego bym nie chciał, ale jakby ktoś przewinął mi do grudnia jakby teraz, nie? Te szare miesiące, to też naprawdę nie miałbym nic przeciwko. Kolejne pytanie. Ale zobaczcie, jak moje dzieci kiedyś w przyszłości będą wspominać, ale na pewno będą... Moje też będą? Twoje też, ale na pewno będą chciały nasze dzieci do nas jeździć na święta i przywozić swoich wszystkich tam, nie wiem, mężów, żony, wnuki. Oni nie będą chcieli nawet jechać do żadnych tam teściowych swoich, czy teściów. No tak. Córki, synowie, oni będą chcieli do nas jeździć, bo będziemy tak super robić święta i będzie pełno miłości. My tak od początku mieliśmy, jak nawet zaczęliśmy być ze sobą, że marzy nam się mieć czwórkę dzieci, mimo że ja do końca w to nie wierzyłam, tą czwórkę, ale tak sobie myślałam, że fajnie by to było. Na początku to mówiliśmy piątkę, ja mówię piątkę. Tak, no ale ogólnie, że jak z filmu, wiecie, że przyjeżdża ta cała rodzina na święta i siedzimy przy stole. Fajnie. Ja zapomniałem ci powiedzieć, bo o tych wnukach ty mówiłem ci, że Szyszka ma bliźniaka? Mhm. Tak? Taki sam. Dobra, kolejne pytanie. Które pomieszczenie w nowym domu może okazać się waszym ulubionym? Ja gabinet. Ja cały dom, salon. No tak. Salon i moja łazienka. Moja, ja mówię dlatego moja, bo no. To jest moje królestwo. Dlatego Angeliki łazienka, bo leży obok jej garderoby, dlatego jak ale naturalnie. Luka... Gdzieś na przykład teraz też jest, ja mam swoją łazienkę tą w sypialni, a Luka ma tą, co jest na środku jakby... To jest to samo, o czym mówiłem. Czyli ja wychodzę, zamykam drzwi i wtedy tam się bawię dobrze, a nie... A ja mam w sypialni. Tak. I gdzieś tak tą łazienkę też zrobiłam pod siebie, bo wiecie, ja jednak częściej z niej korzystam. Ja potrafię się kąpać 2 razy dziennie leżąc w wannie. Ty nie lubisz tak leżeć. Nie. Dla mnie to jest królestwo moje, więc wydaje mi się, że Luka bardziej tutaj będzie w biurze, i może w całym salonie, no bo tutaj najwięcej się żyje, a ja salon i łazienka. Ja gabinet dlatego, że po pierwsze, że właśnie to miejsce pracy, ale po drugie nawet tak jakby co już bym robił, to nie chodzi o to, że ja bym pracował, mogę, nie wiem, TikToka oglądać, ale chodzi o to, że jestem przy biurku i my mamy biurko, które ma widok na podwórko. W domyśle już później na basen, dzieci biegają, rodzina robi grilla, a ja muszę coś na chwilę jeszcze, nie wiem, wysłać maila i widzę całe życie nasze ogrodowe z gabinetu. To mnie bardzo... To jest fajne, ale ja teraz sobie myślę, że nie po to ja robiłam drugą umywalkę w tej niby mojej łazience, żebyście też szedł do tej środkowej, więc ty musisz się przekonać i mieć łazienkę ze mną. Już się bałem, że chcesz umywalkę zabrać jednak. No nie, ale wiesz, o co chodzi? Tutaj nie, mamy dwie umywalki w sypialni, jest duża łazienka, a jednak ty chodzisz do tej środkowej. Też prysznic jest mniej wygodny. Natomiast ta łazienka jest za fajna, żebyś chodził do tej tamtej. No to różnie, zależy od wygody. Nie, masz ze mną mieć łazienkę, jak mąż z żoną, będziemy razem myć zęby. Przed umywalką.
Które dobre mamy? Dlaczego bierzecie wszystkie współprace, jak leci, i potem nie używacie tych produktów? Ja odpowiadam na to. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo po pierwsze, to już mówiłem, nie będę powtarzał, że mamy współpracę z propozycji, mamy 30 dziennie, robimy 3 z tych 30. Wszyscy, wiesz, że ja dużo zauważam ludzi, że mówią, mamy tyle współprac i my tych współprac... Ale właśnie ja nie chcę o tym gadać. Ja nie odrzucamy. Chcę o tym gadać. Ja nie chcę każdy o tym... tak mówi. Nie, my nie odrzucamy żadnych, które są fajne. Odrzucamy jakieś skamy, jakieś beznadziejne rzeczy, ale nieważne, nie o to chodzi. Właśnie dlatego to nawiązałem, wziąłem to pytanie, bo ja wczoraj z Sebolem chyba byłem i otwieram szafkę i ja mówię, kurde, jak fajnie, mówię, jest mój shaker Blendigo, który robiłem śniadanie, nie? Dalej jest ta Soda Stream, które robię. Tu jest ten automat, maszynka na kawę, którą też ze współpracy z DeLonghi, więc tu odkurzacz odkurza nam mieszkanie, który też mieliśmy na współpracę, nie? No. Czyli absolutnie korzystamy z tych rzeczy, bardzo, szampon bardzo Derko mocne. Stoi na wannie cały tak, czas. Tak, dzisiaj myty. Zero pieniędzy, zobaczcie. Tak, naprawdę. Co tam jeszcze? No wszystko, wszelakie kosmetyki, przecież te Nakomi wszystkie rzeczy, te SPF-y, no kurczę, płyny te, co ostatnio robiłaś, te powinno, wiesz, powinno być to widoczne jakoś na vloga, nawet, że te rzeczy gdzieś tak stoją po długie. No, naprawdę dużo, dużo. Też może nie wszystko, bo tak nie ze wszystkim się, nie wiem, no... Dużo tych rzeczy reklamujemy, co wy dużo to mówić. Rzeczy. Nie da się wszystkiego, wiecie, tak, trzymać. Ale też jest tak, że jak na przykład dostaniemy płyn jakiś do kąpieli, w sensie masz deala, czy tam ja z tym, no to my nie stricte tylko nastawiamy się na to, tylko my mamy nie, jeszcze my pięć innych, kupujemy, ty masz na przykład kupisz, mimo że dostaniesz ze współpracy, to jeszcze pójdziesz w Rossmanie i kupisz pięć innych. Tak. No, więc nie zgadzam się z tym, naprawdę korzystamy. Jakbym przepatrzył teraz swoje współprace, które wstawiłem na Instagram, to naprawdę... Myślę, jest że. Jest ich sporo. Tak? To myślę, że Max Burgers tak samo. Uwielbiam Max Burgersa, tak samo dzieciaki jak przyjeżdżają, to mówią, że nie chcą do McDonalda, nie chcą nigdzie. Ulubiony burger to właśnie Max, więc. Mój nie, na przykład, ja wolę innego. No, także każdy naprawdę. Każdy ma inny jakiś swój. Tak, naprawdę wie. Klapeczki i Ipanema przecież cały czas w te wakacje. Kupiłam sobie, słuchajcie, kilka dni temu z Ipanemy, takie czarne z kwiatkiem i z perłą w środku. Wiecie, jakie ładne? Lego jest rozwalone tutaj. Dobra, już! Nie reklamuj wszystkiego. Martini pije. Nie, no żartuję już, to sobie żartuję, ale naprawdę wiele rzeczy używamy. Koniec. Ostatnie pytanie? Jeszcze dwa. Czy podacie po skończeniu domu, jaki był koszt? Też myślimy za parę lat wybudować. O Jezu, no nie chcielibyśmy. Ja to cały czas... Ja jestem nie. taka, że... Kurczę, my już wyrośliśmy z tego etapu, gdzie chcemy tak mówić. Kiedyś to tak fajnie było powiedzieć. Fajnie, to było trochę modne, byliśmy młodsi, jakby. A teraz chciałabym uniknąć tego, bo ja widzę, jak wiele osób to kłopocze. I nawet widzę później nastawienie pod filmem, że to jest takie w formie chwalenia się, a nawet jeżeli nie w formie chwalenia, a ktoś naprawdę byłby zainteresowany, to później jest dziwne nastawienie, że my tyle pieniędzy na coś wydajemy. No nie jestem w stanie tego opisać, natomiast to są horrendalne kwoty, to od razu wam mówię. I ten dom nasz będzie bardzo dużo kosztował, ze względu na to, że my akurat chcemy tak go urządzić i chcemy tyle pieniędzy w niego włożyć. Oczywiście, żebyśmy chcieli mniej, no ale gdzieś tam chcemy w jakimś standardzie go urządzić. Ale ja znam domy, które na przykład no, kosztują 15 milionów, a nie tam kilka, albo na przykład są domy, które kosztują 700 tysięcy. No i jak ktoś mówi, jak na przykład dom, na przykład w Warszawie są różne dzielnice, tak? No ale teraz tak standardowo, no to takie fajne domy są po kilka milionów. I ktoś ostatnio mi zadał pytanie, Boże, przecież gdzie indziej są tańsze. No ja wiem, że gdzie indziej, no ale przez to, że żyjemy w Warszawie, to niestety te ceny są tutaj wyższe. I taki dom może jak my byśmy mamy, to gdzieś indziej miejscu, no kosztowałby tak, dużo mniej. Że tak, tutaj też duża cena była działki. No jakby... Ja uważam po prostu, że cienka jest granica już teraz, jak jest się dorosłym człowiekiem, między jakby takim podaniem w celach informacyjnych, a takim stricte pucowaniem się, wiecie? Bo na przykład tak jak byliśmy na wyjeździe tym sześciotygodniowym, i ja mogłem śmiało powiedzieć, mimo że też samochodowi nierówny, bo inaczej pali, ale mogłem powiedzieć, ile zatankowałem razy, ile wydałem na paliwo, mogłem coś tam jeszcze, a mogłem powiedzieć na autostrady, bo też chyba to powiedziałem, ale takie pucowanie się na przykład, ile wydaliśmy na hotel. Bardzo dużo wydaliśmy. Tak, ale tak samo... Moglibyśmy sobie zrobić taki film. Wydaliśmy tyle tak, i tyle na tak samo... ten trip, nie? Tak, ale tak samo chodzi o dom. Nie chcę Jeśli chcecie stworzyć dom
identyczny jak my, jeden do jednego, to wam się przyda ta wiedza, że powiemy to tyle, to tyle. Ale jeśli nie, jeśli nie chcecie, chcecie zrobić droższy, chcecie zrobić tańszy, no to totalnie ta wiedza wam nic nie da. Tylko to jest takie chwalenie się. Od dzisiaj wydaliśmy, ostatnio powiedziałem na filmie, chyba puściłem jak pani mówiła, jakie ceny są, i chyba też mówiłem, jakie ceny są kamienia. Powiedziałem jednego kamienia, powiedziałem drugiego kamienia, mów teraz, że powiedziałem trzeciego kamienia. Trzeciego kamienia. Poczekajcie chwilę, Boże, to ma być bez cięć, czy nie możemy uciąć tego? Poczekajcie. Lalalalalala. Jezu, zróbmy cięcie. Nie? Nie, nie mogę. Patrzę na mnie. Na koniec filmu to mi cięcie. Ile jest minut w ogóle? 10? 40? Dziękuję bardzo. Ja teraz zobaczyłam, ja myślałam, że to jest 10. Chyba sobie żartujesz, że ty chciałaś mi cięcie zrobić. No bo się już zamotałam, chciałam się zapytać, co to jest. I to było w celach informacyjnych i to było fajne, że na przykład ten kosztuje kamień tyle, ten ale tyle, ten tyle. Ale nie było tam pokazane, ile ten kamień kosztuje. Nie było powiedziane. Nie, mówię, i pani mówiła, i pani mówiła, i ja mówiłem, spoko. I to jest okej, bo to jest dla informacji, ile mniej więcej kosztują kamienie. Różne. Jakieś tam widełki. Ale gdybyśmy teraz powiedzieli film, wydaliśmy na kamień tyle i tyle i tyle tysięcy. Żadna to dla was informacja. Żadna. Więc dlatego tego nie będzie. A po prostu komuś się może zrobić gorzej. Tak, ale w ogóle nie chcemy do tego jakby już dochodzić. No. Ostatnie pytanie. Czy widzicie siebie za parę lat? Czy widzicie siebie za parę lat? Widzimy się. Luka koszący trawę w ogrodzie, a Andzia wołająca całą rodzinę na obiad. No, widzimy to, że Andzia woła na obiad, ale nie Luka kosi trawę. Nie, tak. Mąż nie lubi takich rzeczy, on nie lubi wychodzić ze śmieciami. Nie lubi. Nie lubi kosić. Przepleni. No nie, ale nie, ty nie lubisz, tak, jakiś jest wysiłek taki fizyczny, to nie lubisz takich rzeczy robić. Tak, wiecie, znaczy ja... Mi się wydaje, że my kupimy taki, że sam jeździ to kosiarka. Tak, ja wczoraj gadałem o tym z Grzesiem Żanetki bardzo dużo. Chodzi po prostu o to, że może teraz jakiś osoby powiedział, że jestem leniem. Ja mam bardzo dużo rzeczy do roboty. Ja nie lubię tych rzeczy. Ja nie lubię robić rzeczy, których nie lubię. których nie lubię. I jeśli nie muszę, ja... Ostatnio kosiłem dom właśnie, znaczy kosiłem dom, tam właśnie, gdzie mamy dom. Nie, to nie jest dla mnie totalnie, nie lubię co? No nic. Nie lubię totalnie tego. Inaczej, jakbyśmy mieli taki duży traktor, są takie te kosiarki no i sobie jeździsz po całej posesji, no ale... nie wstyd mi po prostu za to, że nie jestem człowiekiem, może dorosnę, chociaż chyba... Nie jesteś do roboty. Jak już 30 lat mam, to chyba powinienem to złapać. Ja wolę cwaniactwem zrobić to, że już z Grzesiem i to nie że ja, tylko bardzo dużo osób o tym myśli. Z Grzesiem rozmawialiśmy już na takiej, wiecie, a la rumba, jak po domu sprząta, tylko że właśnie taka kosiareczka, tylko trzeba zrobić dookoła podwórka drucik, żeby nie wychodził, żeby nie wychodził. I jeśli tak, i teraz, i on robi, wiesz jak on ścina? On ścina tylko takie milimetry malusieńkie i codziennie. Że tak jakby ta trawa zostaje, ale to tylko wiesz, no raz przyleci. Ta trawa zostaje na ziemi, jest tak po prostu... I co dalej z tą trawą? No nic, bo to jest jak pchełka. Wywiewa? Jak pchełka, to ona się tam, wiesz, w glebę wchodzi, więc jest cały czas docinanie. I teraz tak, jeśli ja mogę zrobić coś innego, mogę spędzić czas, jeśli mogę, jeśli nie, to bym robił, ale jeśli mogę z córką, z tobą, na siłowni, pracować, gdziekolwiek, jeść, to ja wolę to robić. A niech rumba trawnikowa mi ścina dom. Są osoby, które lubią takie rzeczy robić, ty nie lubisz. I mój ojczym tak samo. A ja odkąd pamiętam, nawet przychodził do nas pan, żeby żarówkę wkręcić. Później moja mama już to robiła, bo było jej głupio. Ale ogólnie nigdy w domu ja nie widziałam, żeby on coś robił, bo on tak tego nie lubił robić. A jeśli kiedyś wymyśli ktoś rumbę, która będzie wyrzucała śmieci, wynosiła worki, to też taką zakupi. Ale słuchaj, będzie w przystępnej cenie. Było tak wiele razy, że Luka, Wojtek sobie myślał, że Luka młody chłopak, no to wiecie, można go wykorzystać i na przykład Luka, nie wiem, przyjechałbyś, wyniósłbyś meble, gdzieś tam zawiózł coś. I tak swędą twoją minę. Spotkanie dwóch było. Nie, bo Luka mówi, a nie da się na przykład, nie wiem, kogoś załatwić do tego? I teraz już Wojtek wie, żeby Lukę nie prosić, on prosi wtedy swoich jakichś kolegów albo kogoś zamawia, bo wie, że Luka jest taki sam jak on. Tak? No tak, ja to umiem zrobić, to żeby, ale się nie, żeby nie robić ze mnie pierdowa, ale nie jestem do takich rzeczy, nie lubię takich no rzeczy dobrze. Robić, ale dzisiaj posprzątam taras za to. Tak będziesz robić? Tak. Jezu. Do zobaczenia. I wyniesiesz ten mebel duży? Tak, ale powiedz, z że... z kimś tam, ale powiedz, że to powiedziałem wcześniej, a nie, że teraz no, ale to, że jestem w szoku, że teraz to będziesz robić. Nie, teraz nie. Po treningu MMA.
Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki film. Ja zawsze jak zaczynamy ten film, to tak myślę sobie. Ogólnie podobają mi się te filmy, bo to nie są pytania takie ogólne, tylko takie jakby troszeczkę aktualizujące nasze życie, nie? Mm. Takie wygadanie się, co u nas teraz, co jest fajne, co jest niefajne. I było fajnie. I tylko nie... O Jezu, co ty masz na włosach? Cały film to miałeś? A co to jest? Z zabawki Charlie, różowe te, zobacz, pyłki. Hi Barbie! Do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech dzieje się magia. Siema.